Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2 na moim kanale, się ze mną Adam. Jestem. I w dzisiejszym odcinku jedziemy z Lizbony do Porto przez obok Coimbry. W sumie za Porto trochę. Także krótka trasa, 251 km, jedziemy magnes, ile ton? O matko, muszę zobaczyć. 8 ton tylko. No. Nawet. Na magnesie to nieźle. Magnes to ty codziennie rano pijesz. Cappuccino z magnesem. Co? Cappuccino z magnesem. No tak. Pijesz dalej cappuccino z magnesem? Albo piłeś kiedyś? Sami tak. No tu był taki jakiś ala przejazd, dobra. Bo ja już nie ten bieg, dobra. Pijany w pracy, a to z ekspres. Chociaż. Ekspres macie w robocie? Martin na latę się przestawiłem do ekspresu. Co ten ekspres przynosi ci sam kawę? Taki inteligentny jest. Widać, że państwowy. Ekspres i wszystko. Zobaczymy, jak władza się zmieni. Kogo wywalą. Państwowe nie jest. Jest, jest. Tylko ty o tym nie wiesz. Spółka nie jest. Co? Spółka nie jest. No, ale jak wychodzicie na minus, to ktoś musi zapłacić. Wtedy co się dzieje, jak na minusie jesteście jako firma? No ktoś płaci. No ktoś musi zapłacić. Pytanie kto? Ja bym się powiedział, ale nie mogę. Nie możesz na tym, na nagraniu takich rzeczy mówić? Oczywiście. No, w końcu Euro Truck nagrany. Postaramy się, żeby był co niedzielę. Przynajmniej do końca lipca. Teraz w sumie 4 serie zostały i dwa farmingi, car mechanic, eurotraczek. Panie, kurde. Teraz będzie mulił tym Toledo. O panie. No to źle się odwalił teraz. Co? Nie uderzył mnie przecież. To się uderzyło. No tutaj 9-0 tu jest, no i pięknie. Myk. I lecimy. A co ty jeszcze jutro? A ty i potem będziesz jeździł? Bo skupy już otwarte podobno. No, zobaczymy jak będzie. Czy na paliwo coś zarobisz? No właśnie. No raczej coś tam się zarobi, ale po tych cenach. To musiałbyś ładnie nazbierać, co? No, dwa razy tyle, jak nie więcej. Ja nie wiem, kto te ceny wymyśla, ale najgorsze jest to, że ludzie chodzą za te ceny. To pół dnia byś musiał w lesie siedzieć. No. Bardziej się opłaca na Glovo i na Uberze jeździć. Nie mam takim rowerkiem? Kościu. Chociaż widziałem w Sumsku dwóch jeździ rowerem. Jakbym miał jeździć, to też bym wolał rowerem w sumie. Tak myślałem. Czemu? Ale mniej zamówień zrobić. O wiele mniej. No, takie w sensie szybciej, zależy kiedy, ale no lepiej rowerem. No, Sumsk to nie jest, kurde, jakiś Kraków czy coś, wiesz. Że nie wiadomo, jakie korki są. No tak, ale też. Nie musisz nigdzie parkować, podjeżdżasz na miejsce i zjadę. Ale większość jeszcze na osiedle, jak wiesz, to mają parkingi normalne, nie? No jak odliczysz jeszcze paliwo, wszystko, czy szybciej możesz sobie podjechać, to ci się mniej więcej sumuje na zamówienie. No nie wiem. Zależy. No jakbyś miał takie zamówienie jak ja dzisiaj, czyli na Westerplatte, przykładowo, nie? No to tym rowerkiem byś tam dymał takie 40 minut, nie?
Ile to było kilometrów? Co? Ile kilometrów? No 6 policzyła łapka. No to powiem tak, zależy jak jedziesz, ale jak po takim asfalcie powiedzmy, albo chodniku, no to z 18 jedziesz, no to 20 minut jest. No łatwo powiedzieć. Jebniecie ktoś autem i po sprawie. Pamiętaj, że to nie po prostym, nie? Trochę byś się nakręcił. A z drugiej strony potem zjeżdżasz. Gdzie? No ale... Najgorsze jest, jak ludzie zamawiają... są w środku miasta, przykładowo, nie? Tam koło ekonoma, tego Zygmunta Augusta, nie? To oni zamawiają z tego drugiego maga. To jest nieopłacalne dla mnie, przykład, no w sensie dla mnie to i tak jest opłacalne, bo wiadomo. Ale to jest takie, wiesz, no tu z tego maka mają 1,5 kilometra, może 2, nie? I ja bym to przywiózł tak, strzelam w 10 minut, a tak przywiozę to w 20, bo ja muszę jechać w tamtą, wziąć i przyjechać z powrotem jakby, nie? Bo stoję zazwyczaj na Jantarze albo mak. Ten stary. Trawity. Także wiesz. Gdzie ładnie tutaj kilometry dzisiaj, krótka trasa. Tak, właśnie w sumie jesteśmy w trakcie robienia tego challenge'u. Nie wiem, ile jeszcze odcinków nagram z tego challenge'u. Może 2-3. No i do końca wakacji muszę zrobić 100 tysięcy. Na początku streamowałem, ale te streamy po prostu też wolę poza streamami jeździć teraz w sumie. Teraz, mówiąc szczerze, to i tak po nocach jeżdżę. Zaczynam o północy, kończę druga trasę przykładowo, albo zaczynam 23. Robię takie 2,5 dziennie, nie? 1000. Chociaż i tak będę musiał zwiększyć trochę dawkę, bo chcę to do końca lipca zrobić. Bo już potem sobie wiesz. Jeszcze policji wymusimy. Nie wymusiłem. Proszę Państwa. Ja nikomu nigdy nie wymusiłem. Ogólnie torbę będę chyba raz w tygodniu, tak ją muszę w miarę mocno wypucować. Ale ciepło mocno trzyma, nie? Przydatna. Jakże no. Dzisiaj jedziesz, to nie musisz lodówki turystycznej brać. Tak. Co włożysz? Coś zimnego. Może jak będą się ludzie patrzyli dziwnie, jak z tobą idzie. Ubera, no. trochę mogą być dziwne spojrzenia. No teraz robię cały weekend, potem poniedziałek wolny i robię do soboty. Nie? Niedziela, poniedziałek wolny mam wtedy znowu. U poniedziałki to są takie, wiesz. No po weekendach będę sobie wolne robił i potem robię od wtorku do soboty, niedziela wolna, poniedziałek, no, poniedziałek pójdę do roboty, no i pierwszego jedziemy, nie? No, poniedziałek sobie pójdę, żeby się tam do wypłaty zgadzało. No, wypłaty mam w poniedziałki, nie? Że nawet spoko. Bileciki zamówimy wtedy w poniedziałek. No już masz. Jeszcze można, znaczy no jeszcze dzisiaj jednak nie jest odebrane, ale będę miał. To spoko nawet. Znaczy nie wiem, czy to jest potrzebne do sklepienia, ale czy tam nic nie trzeba podawać, więc... No ale kontrolę będziesz miał, nie? No tak, ale do tego czasu to już będę miał. Już jak ktoś zapomni. Nie. To tak o 5 ten, to o 3 trzeba wyjechać, nie? No, zależy w sumie. W sumie no lepiej też, tak myślałem, żeby z pierwszego tego, wiesz, może jechać w przystanku. No i znowu wymusił matkę i wiem. Nie wymuszam, to oni po prostu jeżdżą jak powaleni. Z Gdyni? No. Tak myślałem, żeby sobie jechać z Gdyni i żeby, wiesz... Zająć przynajmniej... tego, przedział. No. No bo tak, wiesz, podjedzie ci, masz 3 minuty, żeby wsiąść. Nie na tym będziesz spierdzieli. Dupa. No, to tam jak on. Ile on szybciej wyjeżdża? No, tam o której on był? O 5, tak? No, 5:03 chyba. To tam, no to tam 4:30 chyba. Coś koło tego. Ja od razu mówię, idę spać, nie? Może się tak w Warszawie gdzieś dopiero obudzić.
No. I tyle. Nie, ja skończy się jak zwykle, że będę spał godzinę, może dwie, a resztę sobie oglądam coś. Ja, że mi i tak czas leci bardzo szybko, nie? W autobusie, w pociągu to tam. W sumie tak nie jechałem nigdy daleko. Jakie 12? Czy o 15 tam jesteś? Nie wiem. Nie pamiętam, jak tam było, 10 coś chyba. 10:30, no. Obserwowałem na tej stronce takiej, tej, widzę, z tej Train Radar. No. No to... Nie wiem, na początku on miał tam na przykład spóźnienie za Gdańskiem już 20 minut, potem przed Warszawą to, nadrobił, potem znowu miał spóźnienie i tak mniej więcej to nadrabiał wszystko, co jakie spóźnienie miał. Więc chyba nie powinien się spóźnić sobie. No, chyba nie. Jak już to jakieś pół godzinki może max, ale raczej będzie na czas. Sobie. No, po odcinku ci powiem, co już ustaliliśmy z Boratem. No. Bo tu. Więc obstaraj się, nie idzie tam w jaskinie. On idzie z nami. No i bardzo dobrze. No tylko jeszcze będę. O, tutaj zjeżdżamy. Muszę kupić ładowarkę. Baterii do GoPro i chyba z dwie baterie jeszcze dokupię. No, także powinno się coś pojawić na YouTube. Zobaczymy, jak się uda coś nagrać, to się nagra. Latarki trzeba wziąć. To luz, luz. Takimi rzeczami to na spokojnie. Dobra, cyk. Jest 400 metrów, gościu. Jakbyśmy umarli, to jeszcze nagram shortsa szybciej. No. Nie, czy ten zasięg będziesz miał? Chyba nie. No co, Ania będzie czekać przy wyjściu? Nie, może pójdzie na... Nieco się linę przywiąże. Będziemy ją ciągle. No. Ja kiedyś z Bartkiem, Krystiana tym bratem. I chyba Krystian też był w takim tunelu, ale pod zamkiem szliśmy, nie? To było takie coś, że musiałeś schylony iść, taki jakby prawie w kulkę, nie? I po bokach nie było już miejsca taki. No bo wydaje mi się, było ciaśniej niż tam będzie, nie? I to było takie 100 metrów przejście, nie? Ja tam wiesz bardziej to, że są skały i tak dalej, że tam jest tak, wiesz, regularnie wszystko. Jeszcze się zrobimy, że ten. Będziemy potem jeździć po świecie. I będziemy nagrywać takie te przejścia. Nie, wydaje mi się, żeby mi psycha nie wytrzymała gdzieś takie strasznie ciasne. Bo, albo kwestia przyzwyczajenia w sumie. Oj. Nie wiem, takie jeszcze spoko, bo nie jestem. Takie wiesz, wąskie, ale takie jak nieraz się ogląda. Jak wiesz, ledwo co przechodzą to. Jo, to jest trochę tak. To już mocno, mocno tam. O Jezus, już czerwone? Nie. Dobra. Ty, bo mamy 13 minut. Ładnie poszliśmy. A widać, że automat bliziutko stoi. Bo ty masz tu jakiś ten wskaźnik ciśnienia chyba. Ma czerwone się już świeci. Gdzie? No jedź! Na czepie. Co on odpierdziela? Co on robi? Przywaliłeś mnie. No nie. Zobacz, se stanął. Pusta droga i to są właśnie boty i potem, że... Pojechał, szacę. To pojechał na czerwony. No debil. Zielony, nie? On tak pod kąta stałem. Zobaczymy, czy nagramy jeden vlog, może dwa. Jeszcze będziemy gdzieś chcieli pochodzić na pewno. Ciekawe, czy już ta jaskinia będzie otwarta, tam mroźna.
To też fajnie. Coś mi Mati o tym gadał, ale... Tylko, że to już jest taka bardziej... Znaczy teraz niby po tym remoncie nie ma tam być świateł. Trzeba ze swoim przyjść latarką. Ale fajnie tam było też. Tylko taka bardziej już ścieżki porobione, że już masz schody wszędzie i dużo miejsca, że nie masz jakby gdzie się przekiskać. Więc taka dobra na początek stoję przed tamtym. Tylko nie wiem, bo ona niby pod koniec lipca, czy tam w lipcu miała być otwarta. Mordowi, tam my mamy jeden dzień zwiedzania, reszta to nie wiadomo w jakim stanie będziemy. To wiem. My mamy plan na każdy dzień. Żeby nie lało cały tydzień. Najwyżej z buta przyjedzie do nas. Daleko nie będzie. Są autobusy są. No, przy jednej chacie i przy drugiej masz przystanek też. Nie opłaca się chodzić, autobusami można dojeżdżać na siebie. No tak. I tak pewnie będziemy do Lewiatana jeździć czy coś. Tam obok u was jest. Wy gdzie będziecie? Wy? Na M. Co? Olcza chyba. A, w Olczy będziecie, no to w ogóle. Po butów. Znaczy buty są po przeciwnej stronie tej wieży górnej. No. Tam gdzie mam. Kurde, ja myślałem, że tu. Aha, wiem. Ja też bym tam pojechał. A tam się nie wyjedziesz? Przejechalibyśmy tak szczerze, no. Tak, no przejechali. Bez sensu trochę. Dobra. Tutaj... Nie, to tu. Co jest, ty? Dalej. Ale dziwnie tu jest. U pani, gdzie nas tu wyśmigało, nie? Fajnie, pozwiedzamy sobie na odcinku. Mhm, tu ładnie ktoś sobie... Ładnie stanął. Nie no, fajne te dodatki są zawsze tutaj. Można pojeździć. W tamtym roku w sumie mieliśmy przez tamte wakacje przejechać całą Hiszpanię, pamiętasz? No, coś takiego było. Nie wyszło. Gdzie jest to? Gdzie mam zaparkować? Halo? Aha, dobra, tam. Gdzie to jest? Aha, ja mam tutaj pisam. Gdzie ty jedziesz? Cofam. Poczekaj. Jeszcze, weź do przodu, Czy cofasz? Dobra, chyba już mogę, bo nie, teraz jeszcze nie. O Jezus, jeszcze nie. Słuchajcie, to już w ogóle perfektum mobile, żem złamał, co? Może nie perfekcyjnie, ale jest zaparkowane. Dobra, ty już oddałeś, widzę. Oczywiście. Dobra, stary tracker i może. Jeden na... Jeden z 11. Dobra. Także, to by było na tyle w tym odcinku. Byłeś ze mną, Adam? Byłem. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.